Cześć, dzisiaj będę chciał oczyścić odmę, umyć ją. Pokrywa silnika jest już zdjęta, korek wlewu oleju plus bagnet jest wyjęty. Odpinamy przewody gumowe, tutaj jest na zacisk. Zaciskamy z obydwu stron, pociągamy do siebie. Dwie nakrętki, dwie śruby na klucz 10. Z jednej i z drugiej strony. Od spodu jest jeszcze jeden przewód gumowy. Odkręcamy. Wyszła całość, ja ją teraz wypłukam w benzynie. Podobno po opłukaniu ma nie kopcić. Zobaczymy. Odmę płukam w benzynie. Syf w niej jest straszny. To jest to. Jest tego na grubo. Wymoczyłem ją trochę i teraz cały czas płukam. Tak zasyfiona odma powoduje brak przepływu gazów, które się tam zbierają, i oczyszczania ich ma to wpływ właśnie na kopcenie silnika, kopcenie z wydechu. Teraz postaram się to przecedzić, żeby wam zobrazować mniej więcej, jak może wyglądać odma. No wody trochę nakapało z nieba, ale syfu to już z nieba nie nakapało. Dodatkowo takie znajduje się jeszcze na gazie. Przecedzałem przez gazę. Syfu co nie miara. Na pewno ona nie oddychała tak, jak oddychać powinna. Tej odmy niestety nie mogę rozebrać. Tutaj teoretycznie jest, wygląda tak, jakby była robiona na wcisk, ale boję się tego otwierać, żeby mi nic nie pękło. Samo płukanie odbywa się w taki sposób, że tu mam 1,5 litra benzyny. Potrząsam, płukam. Na ściankach widać, jak syf wypada z niej. To już jest trzecie płukanie. Po pierwszym widzieliście, ile syfu w niej było. Po drugim płukaniu wcale nie było mniej. Teraz poleżała sobie z 10 minut. Pomokła i z powrotem syf wypada. Na internecie innego youtubera możecie zobaczyć filmik pod tytułem Skutki zapchanej odmy. Bardzo fajny filmik, ciekawy, pouczający. Dlatego ja sobie wolę ją przemyć, przeczyścić. Niewiele mnie to kosztuje, a ominą mnie niespodzianki. Odmę wytarłem po wierzchu. Ja swoją już składam i wkładam z powrotem do samochodu. Od razu na wagę, już po w ręku czuć, że jest dużo czystsza. Muszę założyć ten przewód na dole, który ściągałem na końcu.
Wkładamy odmę na miejsce. Obydwie śrubeczki na klucz 10. Przewody gumowe, jeden z boku, jeden od góry, zatrzaśnięty. Korek z bagnetem, okrywa i gotowe. Życzę Wam powodzenia.